Cześć, tutaj Gaba. Witam Was bardzo serdecznie. Nie było mnie przez jakiś czas, bo były święta, a ja na święta przyjechałam do rodziców na wieś. Tak jak wspominałam wcześniej, tak też moje życie się ułożyło, że akurat grudzień musiałam, ale też chciałam spędzić w domu. Więc dzisiaj mam nadzieję, że nie słyszycie różnicy w jakości nagrania, bo ja trochę czuję tak, jak ja siebie słyszę, ale może jak to wszystko zgram, to już będzie lepiej. Okej, dobrze. Właśnie skończyły się święta. Nagrywam to we wtorek, 29 grudnia. Już moje emocje opadły, a dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o czymś bardzo kontrowersyjnym. I możliwe, że teraz, po tym co powiem, część z Was mnie znienawidzi. Ale kiedy tak przygotowywałam się do Bożego Narodzenia w tym roku, do świąt w domu, tak mówię o takim technicznym, nieduchowym przygotowywaniu się, to pomyślałam sobie, że jest to pewien rodzaj takiego schematu, w którym my się poruszamy. I dzisiaj chciałabym Wam o tym opowiedzieć. I też to nie jest tak, że to po prostu przyszło do mojej głowy, bęk, mam objawienie i dzielę się tym. Obejrzałam film Joli Szymańskiej na YouTubie o tym, jak ona spędza swoją Wigilię, swoje święta chyba. I ona mnie zachęciła też, ale ona pokazała mi, że w sumie można inaczej na to spojrzeć. I też kiedy sobie przeglądałam jakieś tam rzeczy w internecie, to zauważyłam, że w ogóle no to nie musi być tak jak my chcemy, żeby to było w Polsce. I to jest szalona myśl, no bo przecież jestem bohemistką, wiem jak świętuje się Boże Narodzenie w Czechach i też interesuję się Słowenią, więc trochę wiem jak to wygląda w Słowenii. I przecież mam dostęp do zachodnich filmów, więc widziałam też Kevina samego w domu. A mimo wszystko jakoś to, co się dzieje w Polsce, jest dla mnie prymarne i jest takim moim właśnie axis mundi. Pamiętam, że w kulturoznawstwie, w antropologii jest taka teoria właśnie axis mundi, czyli osi świata, takiego naszego punktu odniesienia. I ja wiem, że to axis mundi odnosi się do takich obiektów właśnie takich nieruchomości, takich materialnych obiektów, a ja myślę sobie, że też można trochę axis mundi potraktować metaforycznie, ja dzisiaj tak będę metaforycznie traktować axis mundi i opowiem Wam o tym, jak to kulturowo ja postrzegam. I tak jak może słyszeliście moje poprzednie podcasty, wspominałam o tym, że jestem osobą niewierzącą, więc dla mnie jest to nowy rodzaj przeżycia, nowa kategoria przeżycia, ponieważ wcześniej raczej przeżywam święta świadomie, jako osoba katoliczka praktykująca i raczej taka zaangażowana w życie Kościoła, dopiero teraz to się zmieniło. Może kiedyś Wam o tym opowiem nawet, dlaczego tak jednak podjęłam taką decyzję. A tymczasem zapraszam Was na krótką historię o Bożym Narodzeniu. Dzisiejszy odcinek ma kontrowersyjny tytuł. I ten tytuł ma w sobie jedno słowo, które po prostu gryzie strasznie w oczy. I się tak po prostu nie dodaje. Nie robi się takich zdań. Czyli nie robi się zdania, które mówi, że Boże Narodzenie to forma przemocy. I myślę, że niektórzy z Was mnie znienawidzą. I okej. Macie prawo, ale kiedy ja sobie tak myślę o tym, jakie jest Boże Narodzenie, to uświadamiam sobie, że kiedy już ta religijność jest za mną i trochę wyszłam, i zdecydowanie nie trochę, wyszłam po prostu z tego poczucia świąt, z takiego poczucia, z takiego sposobu odczuwania, przeżywania świąt, to dociera do mnie, że przecież da się inaczej. Tak myślę, że też pandemia nam w tym pomogła, bo jednak to, że będzie jakiś trzymany dystans, to może jednak, no w mojej rodzinie akurat tak się nie złożyło, że mamy jakiś limit nałożony, bo akurat spotykamy się na szczęście w małym gronie i tak, więc to nie było bardzo skomplikowane dla nas, ale myślę sobie, że jeżeli, nie wiem, ktoś nie spędził świąt tradycyjnie wśród 30 osób, czy 20, a po prostu w swojej małej rodzinie, to może poczuł inaczej te święta i też może inaczej się mógł do nich przygotować. Ja też już od jakiegoś czasu tak sobie zaczęłam myśleć o tym, że właśnie skoro to jest Boże Narodzenie i że to są właśnie trochę takie urodziny Boga, to skoro to jest takie ważne, no to chyba ja też mogę być dla siebie dobra w tym czasie.
i że jeżeli dla mnie motywacją jest to, że ja myję te okna dla Jezuska i że lepiej piątą godzinę pierogi dla Jezuska, to super, róbcie tak. Dla mnie to nie jest motywacją, więc ja w tym roku nie myłam okien i praktycznie niczego nie sprzątałam. Sprzątałam tyle, żeby mnie było wygodnie żyć w moim domu i żeby moim bliskim też było tutaj dobrze, ale sama się za nadto tym nie przejmowałam. Jeżeli chodzi o część kuchenną moich świąt, to faktycznie razem z moją mamą i siostrą chyba spędziłyśmy jeden długi wieczór, jakieś 3-4 godziny gotując i chyba z pół dnia następnego, ale to raczej to już było takie, wiecie, do gotowania różnych rzeczy, że tam coś się gotowało na przykład 4 godziny, coś się gotowało na przykład 4 godziny, albo że trzeba było raczej tego pilnować niż jakoś coś konkretnie robić. Ja też myślę sobie, że moja rodzina jakoś tak szczęśliwie chyba wyzbyła się tego poczucia, że coś robimy dla Jezuska. Chociaż tak mi się wydaje, że wcześniej mieliśmy takie poczucie, że właśnie musimy coś zrobić, że musimy sprzątnąć, ugotować, bo święta. Bo jak to może być, że jest choinka i w domu jest bałagan? Bo jak to może być, że nie wiem, mamy te brudne okna albo że naczynia są niepozmywane, bo jak to może być, że w święta tak jest, bo jak to może być, że podłoga niezapastowana, bo jak to może być, bo jak to może być. Jak byłam dzieckiem, to moi rodzice właśnie w taki sposób podchodzili do tego i też pamiętam, że jak byłam mała, to że dla mnie to była taka forma opresji wobec mnie, no żeby nie powiedzieć przemocy, ale no strasznie mi to mordowało, nienawidziłam sprzątać jako dziecko, już teraz jako osoba starsza raczej to lubię i lubię cieszyć się tym efektem i to też w jakiś sposób sam proces sprzątania oczyszcza moją głowę, ale na przykład nie lubię sprzątać, kiedy czymś strasznie się martwię, bo wtedy nie mogę się tak naprawdę na tym skupić, ale dobra, nie o sprzątaniu teraz. Kiedy byłam dzieckiem właśnie, to sprzątanie dla mnie było taką katorgą. I widzę, że im jesteśmy starsze, ja i moja siostra, to moi rodzice już tak trochę bardziej zrelaksowani do tego podchodzą. Może też dlatego, że my mniej bałaganimy jako dzieci i łatwiej nas ogarnąć. I kiedy tak sobie w tym roku myślałam o tym, jak to jest, i kiedy oglądałam ten film Joli Szymańskiej, to przyszło mi do głowy takie stwierdzenie właśnie, ta teoria przemocy symbolicznej. I nie pamiętam już w ogóle, kto ją stworzył. Wydaje mi się, że to był jakiś francuski filozof, ale nie jestem pewna. I w ogóle to może wam trochę opowiem o samej przemocy symbolicznej i dlaczego, dlaczego Boże Narodzenie to taka forma. I to było tak, że ta przemoc symboliczna została stworzona chyba w XIX wieku, jeżeli się nie mylę. Wtedy, kiedy zaczęło się dziać taka rozwarstwienie społeczeństwa i kiedy zaczęto zauważyć, że są osoby bardziej bogate i bardziej biedne i kiedy naprawdę ten podział stawał się przepaścią i w ramach tego zaczęto wymyślać pewnego rodzaju skróty, żeby dało się poruszać między tymi różnymi zjawiskami. I ta przemoc symboliczna wiązała się z tym, że to właśnie te osoby bardziej bogate tak tworzyły świat dookoła, żeby te osoby biedniejsze odczuwały to, że są niżsi społecznie. Niżsi społecznie. O tak. I żeby jeszcze bardziej podkreślać te różnice. I to już nie tylko, wiecie, stan konta, czy chyba, nie wiem, tak ile się miało pieniędzy w skarbcu odnosiło się do tego, jacy jesteśmy bogaci, ale też różne nasze zwyczaje. I też tak sobie myślę, że ta przemoc symboliczna jest też formą kontroli, bo kiedy mamy zwyczaj, tradycję, ale słuchajcie, teraz jadę grubo, o Boże, to kiedy tak mamy właśnie tradycję, to zobaczcie, że jest to w jakiś sposób przewidywalne właśnie, co my będziemy robić i no zobaczcie, że akurat polski rząd wprowadził jakieś tam konkretne zakazy w konkretnych dniach, na konkretny okres, bo wiedział, że w tym czasie będzie coś się bardziej intensywnie działo. I no działo się tak, ponieważ oni znają tradycję i wiedzą, co ludzie będą robić, więc to zobaczcie, że tak ułatwia im kontrolę nad nami. Ja oczywiście tutaj, wiecie, nie wnikam, czy to jest dobry sposób, że państwo kontroluje, czy to jest coś złego. Dobra, zostawiam to. I ja tak myślę sobie, że ta przemoc symboliczna, ona ma takie dwie twarze, bo z jednej strony no, kształtuje naszą cywilizację i na przykład myślę, że
też w tej teorii było powiedziane, że nie wiem, jakaś tam wyrafinowana forma sztuki, architektury, system edukacji, to są formy tej przemocy, bo one narzucają jakąś kontrolę, sposób myślenia. Niewątpliwie tak jest, a z drugiej strony myślę sobie, nie, kurde, to jest moja cywilizacja. Nie potrafię, ja na przykład tak sobie myślę, że no, nie chciałabym żyć na przykład w jakimś bardzo dużym odosobnieniu w dziczy, czy gdzieś, nie wiem, na pustyni, bo bym nie potrafiła tego robić. Dobrze się czuję w swoim europejskim, zachodnim, tak myślę sobie, w jakimś stopniu zachodnim życiu. Dobrze się czuję z tym, że kiedy nie ma COVID-u, to mogę sobie gdzieś pojechać, coś zrobić i nie muszę pytać innych ludzi o zdanie. I mnie się wydaje, że jestem wolnym człowiekiem. Tak naprawdę i tak tkwię w tej przemocy symbolicznej, bo jednak ciągle są, wiecie, stwarzane jakieś zewnętrzne regulaminy, restrykcje i tak dalej. Słuchajcie, strasznie teraz głęboko płynę. Ale ja tak sobie też myślę właśnie, że w kontekście Bożego Narodzenia to właśnie tą przemocą symboliczną jest to, że my sobie pozwoliliśmy wmówić na to, że musi być tak, a nie inaczej. I z jednej strony to jest piękne, bo to jest tradycja i ta tradycja mówi o tym, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy i to, że jest karp, który jest symbolem komunizmu, to jednak on, zobaczcie, no możemy to postrzegać jako, o Boże, to zostało z komunizmu, bo karp to była kiedyś taka biedna ryba dla biedaków i teraz stoimy i się za tym zachwycamy pod choinką. Chociaż nikt jej nie lubi, chociaż no ja lubiłam kiedyś karpia. A z drugiej strony pomyślmy sobie, że ten karp i to, że to była taka ryba dla biedaków, no to przypominają nam o tym, skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy, czego nie chcemy. Więc wszystko można postrzegać w bardzo podwójny sposób, prawda? Że to ma te dobre wartości i te złe wartości, te złe wspomnienia za sobą. A kiedy myślę sobie o przemocy symbolicznej w Bożym Narodzeniu, to myślę o tym, że w naszej głowie pojawia się bardzo często muszę, albo bo mi mama każe, kiedy byłam dzieckiem, albo bo tak trzeba, zamiast chcę się cieszyć no właśnie świętami. I też myślę sobie, że skoro już dobrnęliśmy do takiego czasu, że naprawdę możemy w wolności przeżywać dużo różnych rzeczy, mam na myśli taką wolność mentalną raczej, i ja się czuję mentalnie wolnym człowiekiem, a niekoniecznie właśnie tak geograficznie, no bo jednak COVID nas bardzo ogranicza, to pomijając te ograniczenia, to ja czuję na przykład, słuchajcie, taką wielką radość, że jak sobie uświadomiłam, że ja mogę obchodzić te święta naprawdę tak, jak chcę. I pomyślałam sobie, że nie chcę stać przy garach, że mnie to męczy i że chętnie pomogę mojej mamie, bo wiem, że dla niej to jest ważne, więc dla niej to po prostu robię, a dla siebie na przykład poleżę na łóżku i nie sprzątnę w swoim pokoju. I tak sobie też pomyślałam, że na przyszłość ja po prostu chciałabym święta spędzić tak, żeby mnie było super, zajebiście, wygodnie. I dlaczego sobie tego nie zrobić? I dlaczego nie dać sobie odpocząć? Jeżeli mam wolny czas, to chętnie bym zrobiła może coś innego. I tak sobie myślę, że w mojej głowie pojawiło się to, że gdybym mogła, gdyby nie był zamknięty świat przez COVID, to bym pojechała gdzieś. Już od jakiegoś czasu myślę o wyprawie do Indii, ale pewnie nim to się wydarzy, to minie bardzo dużo czasu, no bo to nie jest teraz takie łatwe. I bardzo, bardzo myślę o tych Indiach, może kiedyś, więc tak sobie planuję, że jeżeli będę mieć kiedyś jeszcze raz tyle wolnego czasu, to gdzieś pojadę po prostu w święta. No też dlatego, że dla mnie ta kwestia religijna nie jest priorytetem. I ja nie przeżywam tego jako czasu religijnego, tylko raczej taki czas, który mogę spędzić z bliskimi, albo w którym ja się mogę zresetować. Albo też po prostu pomyśleć o sobie. Jeżeli na przykład dużo pracujecie, tak jak ja, to warto też pomyśleć czasami o sobie. Pomyślałam też, że poza tym, że chciałabym gdzieś pojechać, co było może taką reakcją buntowniczą na to, że jest COVID i na to, że jestem cały miesiąc w domu i trochę tak utknęłam tutaj, utknęłam na wsi, i tak czuję, że marnotrawię ten czas, ale no to jest jeszcze inna kwestia. To jeszcze pomyślałam sobie, że skoro to jest taki czas spędzony z tymi ludźmi, których kocham, to może chciałabym zorganizować takie święta, jak ja bym chciała, i zaczęłam się nad tym zastanawiać. I wymyśliłam sobie, że chciałabym zaprosić moich serdecznych znajomych na kolację, może tego 24, może 25. Że chciałabym zjeść takie jedzenie, które ja lubię,
nie będzie to może karp, nie wiem, pierogi czy kapusta wigilijna, tylko nie wiem, może łosoś, a może coś innego jeszcze. A może, nie wiem, po prostu zjem to jedzenie, które lubię najbardziej, nie wiem, powiedzmy naleśniki czy placki ziemniaczane, jeżeli lubicie. Tak pomyślałam właśnie, że chciałabym kiedyś zorganizować taką pyszną kolację dla moich znajomych i leniwie z nimi siedzieć przy stole, wcześniej się nie napracować i nawet może mieć bałagan w mieszkaniu, żeby sobie razem po prostu usiąść i cieszyć się tym czasem. Tak myślę, że może jeżeli kiedyś będę miała ochotę, to po prostu spędzę święta sama i po prostu będę się cieszyć i będę się cieszyć ciszą dookoła mnie, bo może akurat będę kiedyś czegoś takiego potrzebować. I też wiecie, powiem Wam, że COVID mi w tym pomógł, w tym przeżywaniu świąt w taki sposób. I też to, że ja już stałam się, że to, że stałam się takim trochę samodzielnym człowiekiem, trochę, stałam się już całkowicie samodzielnym człowiekiem. I to, że wiem, że mam swoje życie, wiem, że rodzice, to już jest jakiś etap, który, chyba jest zamknięty, tak, w moim życiu, że mamy relacje, kochamy się, ale to już jest jakiś kres takiego mojego ścisłego przywiązania się do nich, że moja siostra jest dla mnie super ważnym człowiekiem, jest najważniejsza dla mnie na świecie, ale też nie czuję takiego przykucia do nich i czuję właśnie tę wolność tej relacji i chciałabym z niej korzystać po prostu. I też może na koniec, żeby trochę ugasić tę rozpacz, która może w waszych sercach wybuchła po moich wyznaniach świątecznych, to chcę wam powiedzieć, że jako dziecko przeżywałam piękne święta. Pamiętam, że kiedy miałam kilka lat, to chodziliśmy z rodzicami, z moją siostrą do babci i tam było bardzo dużo ludzi, były piękne prezenty, dla mnie jako dla dziecka to było ważne. Pamiętam, że było zawsze bardzo dużo pysznego jedzenia i te smaki jedzenia to są takie moje... To są te moje pierwsze smaki najlepszego jedzenia na świecie. I właśnie jedzenie mojej babci to jest ten mój smaczek życia i teraz, kiedy moja babcia już jest bardzo chora i nie jest w stanie gotować i wiem, że tych przepisów nie da się już w żaden sposób odtworzyć, to jej najlepsze placki ziemniaczane czy zupę ogórkową chcę zawsze trzymać w swojej pamięci. Wiem, że to, że już tych świąt nie ma, ich nie będzie, bo niektórzy z nas odeszli już od tego stołu świątecznego, odeszli tak na zawsze. Wiem, że niektóre małżeństwa po prostu się rozeszły, niektóre dzieci wyjechały bardzo daleko i już nie mogą wrócić. Dużo rzeczy się wydarzyło i też nie wiem, czy ja bym potrafiła i czy my wszyscy byśmy potrafili znowu usiąść tak do stołu, tak jak kiedyś. I cieszyć się tak samo sobą. To też, wiecie, jakieś tam komplikacje nastały różne. I też tak sobie myślę, że to wszystko chcę w swojej pamięci, w swoim sercu trzymać jak najdłużej, tylko dam radę opowiadać o tym moim bliskim i cieszyć się tym szczęściem, które mnie spotkało, ale też nie znaczy, że muszę się zamknąć na kolejne szczęście, które może nadejść. I właśnie tym się teraz kieruję, że chciałabym ciągle otwierać się na to szczęście, które może nadejść. I też właśnie dlatego myślę o tym, że ciągle czekam na te piękne, najpiękniejsze święta w moim życiu, mimo tego, że kilka pięknych świąt w życiu miałam. Och, no dobrze, słuchajcie, to tymi przemyśleniami Was zostawiam. I mam nadzieję, że obserwujecie mnie na Instagramie, bo ja tam czasami wrzucam jakieś śmieszne rzeczy, więc nawet czasami poważne i całkiem mądre, więc obserwujcie mnie, jeżeli macie ochotę. Dobrze, i jeszcze na koniec w moim takim małym scenariuszku sobie zapisałam, że napisałam i teraz jeszcze na koniec w swoim scenariuszu zapisałam sobie pytanie, a może zrobimy kiedyś Wigilię razem? I to jest takie pytanie do Was ogólnie kierowane, do moich słuchaczy. Jeżeli macie ochotę i czas, to słuchajcie, może za rok razem się spotkamy na Wigilii, jeżeli to będzie tylko możliwe. Pomyślmy o tym, co? Może to by było fajne rozwiązanie. Dobrze, to już teraz Was całkiem zostawiam.
Dziękuję Wam za to, że mnie wysłuchaliście i mam nadzieję, że nie słyszycie, jak mi burczy w brzuchu, ale mam nadzieję, że do usłyszenia następnym razem. Cześć!